Cześć, dzień dobry, zapraszam na kolejny Vlogmas. Ponieważ Bartek wczoraj jednak nie miał ochoty na tą herbatkę z miodem, o której Wam mówiłam, to dzisiaj w udziale przypadła mnie i może nawet to dobrze, wiecie co, bo trochę zaczęłam rano kichać i czuję, że mam taki głos bardzo mocno nosowy, więc może taka rozgrzewająca właśnie herbata z miodem i z cytryną, no poprawi mi trochę samopoczucie, mam nadzieję, że się nie rozłożę sama, jakąś dużą dawkę chyba witaminy C dzisiaj wezmę. Tutaj zawsze pali się świeczka, często mnie o nią pytacie, to jest świeczka z Bath & Body Works o zapachu Spicy Apple Today, ale ja w kominku, kurczę, paruje mi tutaj, ale ja w kominku w kuchni palę teraz wosk, zwykły wosk z Janki o zapachu wanilla, bez żadnej domieszki. I muszę Wam powiedzieć, że to jest przepiękny taki zapach słodkiej, otulającej, ale nie mdlącej wanilii. Więc jeżeli jeszcze szukacie sobie jakiegoś zapachu, na przykład na okres świąt, a nie macie ochoty na te wszystkie cynamony, pomarańcze, goździki, to naprawdę polecam Wam tą wanilię, bo jest obłędna. A ja teraz zabieram się za swoją herbatkę w takim pięknym świątecznym kubeczku, chyba z tamtego roku z Rossmana. Natalka dostała chyba kogoś w prezencie. Także kalendarz idzie na miejsce, ja piję herbatkę i odezwę się do Was później. Będę mówiła raczej po cichu, bo Bartuś został w domu i jeszcze śpi. I coś czuję, że zostanie w domu do końca tygodnia, pójdzie tylko i wyłącznie w piątek na swoją szkolną wigilię, bo jest lepiej. Zdecydowanie widzę, że czuję się lepiej, no ale wiecie, jest w domu. Ja mam go cały czas na oku, cały czas od jakieś kropelki, a to inhalacja, a to jakiś syrop, a to coś. I dlatego ta choroba, czy tam to przeziębienie, nie ma szansy po prostu się rozwinąć, bo nie poszedł nigdzie do skupiska wirusów, nie miało go okazji nigdzie zawiać, przewiać i tak dalej. Chciałabym po prostu, żeby rozłożył się na święta, bo obawiam się, że nawet jak z takim katarem, chociaż to jest bardzo uciążliwe, bo jak sami wiecie, no taki bardzo uciążliwy katar, kiedy nie jesteście w stanie normalnie oddychać, to wiecie, pójście do szkoły z takim katarem to jest nic przyjemnego dla dziecka, więc nie chcę, żeby tam się to skończyło jakoś gorzej, dlatego stwierdziłam, że po prostu do końca tygodnia zostanie ze mną w domu. Myślę, że jakby to przechodził, wiecie, w szkole te kilka dni, to na same święta by się rozłożył, bo ten cały katar by spłynął i nie. Dlatego wolę chuchać na zimne i po prostu no, takim przyciszonym głosem trochę będę mówić, także dzisiaj taki vlog znowu typowo domowy. Miałam dzisiaj wyjść, mam do załatwienia parę spraw w mieście, część rzeczy pewnie pomoże mi mąż, po prostu podjedzie i załatwi to za mnie, natomiast no ja to, co nawet mogę gdzieś tutaj, jeżeli będzie szansa, to później wyjdziemy, a jeżeli nie, no to trudno, to przesiedzimy dzisiaj znowu cały dzień w domu. Z tyłu za mną gotuje się wywar na zupę pomidorową, drugie danie to jeszcze nie wiem, czy będę coś robić. Zobaczymy. Dzień pokaże, dopiero jest 9 rano. Ja już za sobą mam też parę rzeczy zrobionych, więc to nie jest tak, że dopiero wstałam i jestem zupełnie sotę. Pewnie słyszycie tę zmywarkę w tle, no ale to jest vlog codzienny, więc myślę, że Wam takie hałasy i szumy nie będą przeszkadzać. Trzymam sobie w rękach krem do rąk, który właśnie wyjęłam z torebki i posmarowałam sobie dłonie. To jest krem L'Occitane z 20% masłem shea. To jest cudowny krem, jeżeli chodzi o taki kompres właśnie na suche skórki. Chociaż ja w ostatnim czasie totalnie nie mogę narzekać, odpukać na swoje dłonie, bo naprawdę są w całkiem fajnej kondycji, więc cieszę się. No ale taki zawsze, wiecie, zabezpieczający krem zawsze rano sobie kładę. Jak wstanie i zje śniadanie, to ogarnę tutaj blat i upieczemy te pierniczki z wczorajszego ciasta, no a później będziemy coś robić razem, także zostańcie z nami. Zobaczcie w Pepko, jakie ładne polarkowe piżamki po 39,99 i spodenki takie w ciastusie, bardzo ładne. Thank you.
Pogoda zgniła, mokro, ale ciepło. Mam tą ciepłą kurtkę, tak naprawdę mogłabym mieć dużo cieńszą. Trawa zielona jak w kwietniu po prostu. Ja mam bose nogi, adidasy. Jednak musiałam wyjść z domu, także zabrałam na chwilę aparat, ale jest pogoda obłędna. Słuchajcie, przychodzę się do Was pożegnać z zupełnie innej perspektywy. Niestety nie mogę obniżyć tego statywu, ponieważ lampa, która w tej chwili mnie doświetla, ma tylko i wyłącznie jedną wysokość, więc ona stoi na komodzie, dlatego patrzę troszeczkę wyżej. No mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, mimo wszystko jednak muszę się do Was odezwać. Zobaczcie, to jest nasza druga tura pierniczków. Chcieliśmy zrobić teraz takie pastelowe. Bartuś stwierdził, że całą kolorową posypkę zostawiamy sobie na ciasto szkolne, więc tym razem mamy takie pastelowe. I z tej proporcji, którą Wam podałam w przepisie, wyszło mi dzisiaj 65 sztuk, bo specjalnie policzyliśmy. Nie mam pojęcia, ile wyszło poprzednio, ale one znikają u nas w takim tempie, że ja nie wiem, czy to wytrzyma, słuchajcie, do świąt. Mam nadzieję. Powiedziałam już, wyraziłam wielką prośbę w domu, żeby te pierniki wytrzymały jednak do świąt, bo za chwilę pod koniec tygodnia będę miała inne rzeczy do robienia i nie chciałabym sobie znowu, wiecie, całej kuchni zajmować produkcją pierników, no bo jednak jeden blat jest zajęty przez wałkowanie, wykrawanie, jedna blaszka z piernikami w piecu, druga blaszka na piecu i tak, wiecie, cały czas przez 2 godziny, no, jest co robić, więc no, są przepiękne. Pachną po prostu obłędnie i gdyby nie to, że matka jest na detoksie cukrowym, to bym się też skusiła. Powiem Wam, że dzisiaj spróbowałam jednego bez lukru, bo po prostu chciałam zobaczyć, czy są ok. Bo dodałam troszeczkę więcej przyprawy do piernika. Ja wiem, bo ktoś z Was mi pisał, że... przepraszam. Że żeby one były ciemniejsze, to należałoby dodać łyżkę kakao. Wiecie, one nie muszą być dla mnie ciemniejsze. Przepis jest taki, jaki Wam podałam, ten przepis, z którego ja korzystam. Mnie on odpowiada i to, że one nie są brązowe, bo pierniki tak naprawdę nie są brązowe, tylko mają takie ciasto po prostu z przyprawami korzennymi, więc jest takie, są takie lekko beżowe. Ale oczywiście jak najbardziej, jeżeli lubicie kakao dodawać do pierników, no to myślę, że to nie ma najmniejszego powodu do zmartwień. Kolejna rzecz, jaką chciałam Wam pokazać, to nalewka. Co z tej całej karafki zostało mi tyle, albo tylko tyle. I słuchajcie, ja jestem Wam tak wdzięczna za to, że Wy przysyłacie mi ogrom zdjęć ze swoimi nalewkami, że tak wiele osób się na tą nalewkę zdecydowało. Przychodzą też nowe osoby, które tą nalewkę robią i mówią, że dzięki temu, że szukały jakichś fajnych przepisów, znalazły przepis na nalewkę i trafiły do mnie. Także witam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że ta nalewka przyprowadziła Was do mnie. Ja sama już nieraz Wam powiedziałam, że mnie to się tak wydaje, że jak mnie już nie będzie na tym kanale albo w ogóle na świecie, to przynajmniej po mnie w Waszych domach, we wspomnieniach zostanie ta nalewka jako taka tradycja świąteczna i jak kiedyś sobie ją będziecie pić, czy Wasze dzieci, czy Wasze rodziny, to powiecie właśnie, że nagrywała kiedyś taka Ola na YouTube i taką nalewkę właśnie przyniosła do tego świata i wiele osób z przepisu skorzystało. Ja nadal Wam bardzo polecam i wiem, dzisiaj do mnie dziewczyna pisała, pozdrawiam Cię serdecznie, że dopiero dzisiaj wstawiasz tą nalewkę. Tydzień, mamy tydzień. Myślę sobie, że jak po 5 dniach zalejesz tym spirytusem i po 5 dniach później dolejesz wódkę i wcześniej sobie wrzucisz te wszystkie przyprawy, to ona ma szansę na ten pierwszy dzień świąt być już ok. Trzymaj ją w zimnie, najlepiej w lodówce albo na balkonie i na pewno będzie ok. Moja jest tak dobra w tym roku. Nie wiem, czy dlatego, że tak długo na nią czekałam. Jest taka odpowiednio lepka, odpowiednio słodka, pięknie pachnie. No, jest rewelacyjna. Mam jeszcze jedną całą dużą taką butelkę na balkonie, także tą sobie czasami z mężem degustujemy wieczorem. Pogadałabym do Was jeszcze chwilę, trochę mi się lepią palce od tej butelki, ale wydaje mi się, że to światło jest takie fatalne trochę i pewnie ja też wyglądam fatalnie, chociaż ja mogę wyglądać fatalnie, bo jestem naprawdę po całym dniu. Mimo tego, że mówiłam Wam, że nie będę dzisiaj nigdzie wychodziła, to jednak jak Artur przyjechał, to musiałam wyskoczyć, więc też przez jakieś 2 godziny nie było mnie w domu. Pogoda jest, słuchajcie, to w ogóle jest jakiś skandal. To totalnie nie jest grudzień, to totalnie nie są święta i ta pogoda, no, taka jest ciepło, mokro, tak wiecie. Ludzie tacy widać, że są w ogóle w takim obłędzie, bo część osób jest w czapkach i w ogóle w szalikach dotąd zawiązanych. Część osób w ogóle jest porozbieranych niemalże. Ja na przykład poszłam dzisiaj w superstarach bez skarpetek. Co prawda miałam zimową kurtkę narzuconą, ale nie miałam szalika, nic. I w ogóle wydaje mi się, że w tej kurtce było mi za ciepło, więc pogoda jest bez sensu. Pokażę Wam zaraz ramkę, tylko muszę zdjąć aparat z tej lampy, z tego statywu, którą dzisiaj kupiłam w Pepco i wkładałam do niej kartki świąteczne, które kupiłam sobie. Część jest na fundację Ernesta kupione tych kartek, a część, jedna tutaj akurat wylądowała od Was, kartka w środku. I pomyślałam sobie, że byłby to też bardzo fajny pomysł na taki szybki, ostatni prezent, bo ramka, którą Wam pokażę, kosztowała 9,90 w Pepco. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć obrazków w nią wchodzi. I właśnie tak jak ja tutaj zrobiłam taką kompozycję typowo zimową właśnie z pocztówek, albo na przykład jak dostajecie
wyjęcie pocztówki od bliskich, albo kupić pocztówkę z jakimiś ładnymi widokami, albo oczywiście włożyć zdjęcia, tak jak ramka jest do tego przeznaczona, to myślę sobie, że byłby to też ładny pomysł na taki niedrogi, pomysłowy, miły gest. Także zaraz Wam jeszcze pokażę i pokażę Wam nową podusię kotków. No, dobra, to już idę z tego sztucznego światła. Dajcie mi znać proszę pod filmem, czy Wy jesteście w stanie zdzierżyć, jak ja stoję w takim jasnym świetle i mam jakieś pewnie strasznie podkrążone oczy. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak zrzucę z karty. Żegnam się z Wami, kochani, tak twarzą. Natomiast jeszcze nie uciekajcie, poczekajcie, pokażę Wam tą ramkę. To zacznę może z tej strony. Tu jest kocurkowa na nowej podusi. To jest, słuchajcie, taka podusia kupiona na Zooplusie. Tutaj ma gumowe, widzicie, takie kuleczki, które ułatwiają przyczepność do podłoża. Można ją nawet położyć na parapecie. Podłóżka jest długa i wąska, taka idealnie skomponowana dla kota. Moje koty, jak ja kładę coś na tej komodzie, to one zazwyczaj uważają, że ja to kładę dla nich. Bez względu na to, czy to jest pranie, czy to są, nie wiem, jakieś kocyk, to one zawsze uważają, że to jest dla nich, więc ja bardzo często po prostu kupuję im coś takiego przeznaczonego dla nich. Co tam, Hermionka, nie dam Ci spokoju. Ale ta poduszka strasznie mi się podobała, kosztowała niecałe 20 zł i uważam, że jest naprawdę świetna, bo nie zajmuje dużo miejsca, właśnie ma tą przyczepność i jest w takim odpowiednim rozmiarze. Co tutaj jest? O proszę, to od razu jest sugestia, że to jest podusia do spania. I Hermiona potwierdza. Co tam, Hermionka? To pralka. To pralka. No, słyszysz pralę? Widzisz? Musi odwirować. I zobaczcie, jak ona się ładnie tutaj mieści na tej poduszeczce, także uważam, że jest super, jak szukacie czegoś fajnego dla kotków, to polecam. Muszę na pewno kupić drugą właśnie dla Lucy i położyć jej na przykład na parapecie. A tutaj jest ta ramka, o której Wam mówiłam i ta ramka właśnie jest na 5 zdjęć teoretycznie, ale ja włożyłam takie zimowe pocztówki i myślę sobie, że to będzie taka ładna jeszcze dekoracja świąteczna. Przy okazji zasłoni mi ten nieszczęsny kontakt, włącznik, który Wam mówiłam, że Lucynka lubi na przykład zapalić w środku nocy i tak fantastycznie nas obudzić zapalonym górnym światłem, także tutaj włożyłam sobie te pocztówki, kartki zimowe i tutaj tylko na jednej jest sugestia, że są to kartki świąteczne, a tutaj w środku przepiękny zimowy krajobraz z pocztówki od jednej z Was, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nawet przez chwilę pomyślałam sobie, czy nie włożyć tutaj pocztówek właśnie od Was, ale już mam ich za dużo i one by się tutaj nie zmieściły. Poza tym te obrazki miały idealne kształt, wielkość do tej ramki, to chyba 9×13, więc stwierdziłam, że w tym roku postawię te i myślę sobie, że jak nie macie jakiegoś prezentu, a na przykład ktoś lubi rękodzieło albo wiecie, że kogoś z Waszych bliskich ucieszyłby taki właśnie zimowy na przykład widok, to myślę, że to jest bardzo fajne. Ja na przykład bym się ucieszyła, jakbym takie coś dostała, dlatego kolejna moja prezentowa podpowiedź. Dla kogoś bliskiego to taka ramka, a dla Waszych kociaków na przykład taka podusia do spania. Hermionka, super podusia, co? Ojejku. Dobra, nie marudzę. Ściskam Was i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Pa!